Budowanie więzi z dziećmi można porównać do budowy domu. Fundamentem jest afirmacja. Kiedy afirmujemy uczucie dzieci, zaspokajamy ich potrzeby bycia zrozumianym. Budujemy pomost porozumienia. Uznanie, zaakceptowanie i pozwolenie temu dziecku na te uczucia. Mówię do niej, przykro mi, coś się stało, widzę, że cię boli, to ona nie musi już tak bardzo płakać. Jak dzieci dostrzegają, że mama je rozumie, że widzi to ich, prawda, obecny stan emocjonalny, to im jest łatwiej funkcjonować też. Jeżeli ja to widzę i nie mówię uspokój się albo nie denerwuj się, przejmując też te jej emocje, to jest dużo, dużo łatwiej, nie? Z tymi emocjami sobie poradzić, jak widzę i jestem z nią w tych emocjach, a nie przeżywam tą złości. Drugim fundamentem jest bezwarunkowa akceptacja. Ona daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości. Staram się też częściej mówić o tym, że je kocham. I łapać takie chwile, kiedy jest jedna sama i przytulać i mówić kocham cię. Ściany tego domu to kolejno. Docenianie. Kiedy doceniamy wysiłki dzieci i ich starania, mówimy im, to co robisz jest ważne dla twoich rodziców. Potrafię doceniać częściej ich wysiłki, ich starania i dziękować im za to, to powoduje, że one też inaczej funkcjonują. Fakt, że zawsze jest pytanie, a ja, mamo? Wyłapywać te rzeczy, które dzieci zrobiły dobrze, że rozładował zmywarkę, że wyniósł kompost, że pojechał ze mną, zrobił coś, po prostu łapać te drobne rzeczy. Kiedy okazujemy dzieciom czułość, która jest drugą ścianą, one czują się kochane. Dzięki temu, że dowiedziałam się, że są różne języki miłości, każde dziecko mówi innym językiem miłości, to też wiem, że do każdej troszeczkę muszę inaczej się zwracać. Jedna potrzebuje więcej przytulania, druga potrzebuje więcej czasu ze mną. Kiedy spędzamy czas z dziećmi na ich zasadach, mówimy im, jesteś dla mnie ważny. Chodziłem z naszymi córkami na randki, ale to był regularny czas rozmowy, bez telefonów, gdzie spotykaliśmy się na kawie, na ciasteczku i to był czas dla nich, gdzie ja słuchałem, co ją trapi, z czego się cieszy. A kiedy uczymy dzieci odpowiedzialności, przygotowujemy je do dojrzałego życia. Kilka klocków wystarczy, żeby były dobre relacje w domu. Czyli albo masz te dobre zasady, na których zbudujesz coś, albo ci się to rozwali po prostu. Zasada, która przyświeca nam na kursie, polega na tym, bądź dla dzieci taki, jaki był Jezus dla ludzi, kiedy przyszedł na ziemię. Rozmawialiśmy ostatnio ze znajomymi i mój kolega, tata, powiedział tak. W naszym domu panowała taka zasada, że dziecko należy złamać. I mówi tak, ja i mój brat zostaliśmy złamani. Ja nie chcę czegoś takiego dla moich dzieci. Kiedy kilkaset lat przed przyjściem Jezusa na ziemię, jeden z proroków zapowiadał go, powiedział o nim tak, że jak przyjdzie, to trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie dogasi. Nie łammy naszych dzieci, wspierajmy je, opatrujmy ich rany, rozpalajmy ich ogień. Bardzo chciałabym, żeby mój dom stał się domem mocnych więzi. Bardzo bym chciała, żeby mój dom był domem mocnych, trwałych więzi na całe życie. Chcę, żeby mój dom był domem wspaniałych więzi. Tego wszystkim życzę. Chcę, żeby mój dom był domem mocnych więzi. Chcę, żeby mój dom był domem mocnych więzi. Dzieci kochają swoich rodziców. Chcemy pomóc Wam nauczyć się, jak okazywać miłość dzieciom tak, żeby one czuły się kochane. Stwórzmy naszym dzieciom dom, w którym panuje atmosfera miłości i akceptacji, a wtedy one łatwiej nauczą się zasad i przyjmą Wasze wartości. Zapraszamy werwińscy.pl